Cześć wszystkim, tutaj Berdysz, witam Was na moim kanale. Jeśli Ty jesteście, czy to po raz pierwszy, czy po raz kolejny, zastanówcie się, czy czasem nie chcielibyście zasubskrybować i zalajkować mojego kanału i moich nagrań. No jako, że to pomaga i daje mi, że tak to nazwę, energię na zrobienie więcej i lepiej. W każdym razie, dzisiaj natomiast będzie o Age of Sigmar. Jakiś miesiąc temu, no już trochę więcej, byłem na takim lokalnym turnieju i chciałem Wam z tego turnieju dać sprawozdanie. Aczkolwiek będzie to, tak sobie pomyślałem, takie sprawozdanie połączone na koniec z podsumowaniem gry, to znaczy z podsumowaniem Age of Sigmar jako całości w moim odczuciu, co w tej grze jest fajne, co w tej grze jest niefajne. I tak sobie pomyślałem, że być może to będzie taki pierwszy z cyklu tego typu nagrań, gdzie postaram się w jakimś tam sensie podsumować gry, w które gram, porównać je może do podobnych gier innych producentów. No i tak ogólnie zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ok, więc może powoli przejdźmy do bitwy numer 1. Oczywiście był to turniej na 2000 punktów. Cóż, muszę Was przeprosić w pewnym sensie za zdjęcia. W tym mam na myśli, że generalnie, no cóż, nie wszystkie armie tutaj są pomalowane. No ja nie maczałem, że tak powiem, palców w organizacji tego turnieju. Ja generalnie nie bardzo się zgadzam z takim pomysłem, że na turniej można przyjeść bądź co, proksy, podstawki, niepomalowane rzeczy. Jak turniej, to turniej i mnie się wydaje, że wszyscy powinni mieć wszystko pomalowane na jakimś tam poziomie. No ale tak jak mówię, nie ja byłem organizatorem tego. Z organizatorami już wielokrotnie toczyłem, że tak powiem, dyskusję na ten temat. No generalnie oni się ze mną nie zgadzają, no więc jest po ichniejszemu. No ale w każdym razie, tak jak mówię, chciałem Wam pokazać, jak ten turniej wyglądał, oczywiście z punktu widzenia moich Iron Jars, mojej armii. No i tak parę słów na temat właśnie gry. No więc, bitwa numer 1. Bitwę numer 1 stoczyłem, tak jak widać, przeciwko Blades of Khorne. To graliśmy generalnie o obiektywy, są trzy obiektywy, jak widzicie na środkowej linii stołu. I tak mniej więcej wyglądało moje rozstawienie. Jak już się pierwszy rozstawiłem, no cóż, mogłem zdecydować, czy będę poruszał się pierwszy, znaczy czy będę zaczynał, czy nie. No i o ile zawsze świeżo mi rączki, żeby zaczynać pierwszemu, o tyle oddałem teraz inicjatywę mojemu przeciwnikowi, gdyż no, wydawało mi się, że mogę dużo zyskać, natomiast niewiele stracić. No i tu widzimy, że maruderzy przesunęli się w kierunku tego obiektywa na mojej prawej flance. I to tak naprawdę było wszystko z ruchów przeciwnika. No, on też oczywiście czekał na to, co się wydarzy. Ci maruderzy pojawili się na tyle blisko, oczywiście, że skorowali ten punkt. No więc w swojej turze natomiast moją odpowiedzią na ten jego ruch był ruch moich 10 artboysów w pobliże tegoż właśnie obiektywa. Następnie przesunąłem też obie świnki tutaj i w kierunku, prawda, znaczy na flance lewej, też tutaj zbliżając się do tego obiektywa. I nieznacznie też, tak jak tutaj widać, ruszyłem moich 10 brutów, ale to tak tylko nieznacznie do przodu. Następnie, no cóż, zaszarżowałem tych maruderów. Niestety lub nie poszło fenomenalnie. Jak widzicie, no zabiłem ich całkiem dużo, ale nie wszystkich. To dobrze i niedobrze. Dobrze, bo przeciwnik nie dostał tam tego punktu Tithe, tak? Natomiast źle, no bo ciągle tu byli. Świnkami uderzyłem na Blood Warriorów. No i tutaj poszło mi nie najgorzej, natomiast oni też tam zadali mi, prawda, te swoje rany w tym swoim takim oddawaniu przed śmiercią. No natomiast no tutaj za to trzem Gore Gruntasom, które uderzyły na drugą tą dziesiątkę maruderów, poszło lepiej, bo ich wszystkich dość mocno wymordowałem.
W następnej turze również udało uchwycić mi się inicjatywę, co pierwszy raz od nie pamiętam kiedy pozwoliło mi zagrać podwójną turę. No więc tu, że tak powiem, osaczyłem ostatniego z tych maruderów, znaczy tu ich trochę zbiłem i tak naprawdę został jeden, jego los był już przesądzony. Tutaj wszystkie pozostałe świnki, to znaczy to są obie te grupy świnek, niedobrze je widać, nie dość dokładnie może widać, że to obie te grupy, ale to są one się skonsolidowały w kierunku tych Blood Warriorsów i chwilę później ich rozjechały. I to w zasadzie był koniec mojej tury. No, w swojej turze mój przeciwnik zaczął się tutaj, szczególnie na lewej flance, w moim kierunku zaczął zbliżać się Bloodthirster i dość spora grupa Blood Warriorów. No natomiast na moich biednych chłopaków, którzy tam trzymali, na Artboysów, którzy trzymali ten jeden punkt po prawej, ruszyła ta główna taka uderzeniowa siła tutaj w armii mojego przeciwnika, ci Blood Crushers of Khorne. O ile dobrze pamiętam, oni zadają jakieś rany przy szarży i tu na tym właśnie zdjęciu widać, że trzech z moich chłopaków położyli trupem. No następnie uderzył w właściwie fazie walki uderzył we mnie ten Bloodthirster, ale bardzo mu to jakoś rewelacyjnie nie poszło. No, ubił mi tu jedną świnkę, jakieś tam rany zadał, no generalnie bez szału. Tutaj widzicie, jakie prawdziwe straty w walce odniosłem. Niestety gdzieś tam zawadziłem o swojego szamana, który znalazł się na ziemi, po czym gdzieś trochę go chyba przydepnąłem, no i rozpadł się na kawałki. Ale nic mu się w sumie nie stało, znaczy no, widać, że mu się stało, ale generalnie puściło wszystko na klejeniach, więc no, trwałych szkód nie odniósł. Tu muszę wam powiedzieć, że nie bardzo wiem, co ja to wykombinowałem w tej grze, bo zdjęcia świadczą o tym, że no tutaj jak widać uderzyłem w Bloodthirstera i zadałem mu całkiem trochę ran, nie tyle ile tu widać, bo tu się pomyliłem, później to sprostowałem u mojego przeciwnika i ta ilość jego ran została zmniejszona, znaczy tych ran, które odniósł Bloodthirster, ale generalnie świnkom poszło nie najgorzej. Natomiast no tutaj właśnie widać, że no to jakiś bez sensu z mojej strony to był ruch, bo to mogłem tu bić w tych chłopaków metalowych. Natomiast później uderzyli oni we mnie, no i tutaj z tych moich artboysów już niewiele zostało. No ale to tak na dobrą sprawę był koniec tury mojego przeciwnika. Tutaj na tym zdjęciu widać, on w swojej turze wykorzystał właśnie jeden z tych swoich Black Tide Points, czy jakoś tam nazywa, i postanowił się zdisengage'ować, że tak to nazwę, walki z moimi artboysami. No to był ten moment właśnie, który no, bardzo niezwykłe jest to dla mnie, ale wyczekałem moment, w którym, który wydawał mi się właściwy. Jak dotąd jeszcze nic, że tak powiem, dramatycznego w tej bitwie się nie wydarzyło. Natomiast tutaj na zdjęciu widzicie, no ja zacząłem drzeć ła się tym moim bossem na Mołkraszerze i ta ilość kostek to jest ilość poszczególnych ataków, jakie dostałem. Miałem Attack Brush w swojej armii, czyli na każdej piątce po wykorzystaniu Command Pointa mogłem ten point odzyskać. Generalnie pointów miałem całkiem dużo na początku gry, nie użyłem ich. No i jak widać tutaj wypadło całkiem sporo ataków, 8 ataków dodatkowych. I tutaj na tym obrazku widać przy pomocy teleportu, który udało mi się rzucić moim szamanem, rzuciłem moich brutów na ten super pancerny oddział Khorne Bloodcrushers i tu już widać, co zostało po nich po walce. Zostały tylko dwie nieco uszkodzone chłopaki, to znaczy ci Bloodcrusherzy, no więc poszło całkiem nieźle, natomiast no to było morze ataków. Każdy z tych brutów miał, prawda, jeden brut standardowy miał 11 ataków, no jest to dość sporo ataków. Natomiast pamiętam, że rzuciłem to jakimiś tam takimi transzami po 30 chyba, czy nawet więcej. W każdym razie wiem, że któryś rzut był strasznie fatalny. No a mimo to no, ci bruci akurat porąbali tych chłopaków dobrze. No ale prawda jest taka, że oni się właśnie do tego nadają. To była jednostka, która miała więcej niż 4 rany, więc mogłem przerzucać wszystko to hit. No i plus 11 ataków na tych atakach też, które zadają więcej niż jeden wound, no więc no to niewątpliwie wyszło dobrze, no i tak na pewno sprawę ustawiło tu już grę na tym centrum prawej flance, nazwijmy to. No w odpowiedzi
Blowfisher trochę się tutaj, prawda, zawziął, no i rozwalił tutaj te moje świnki. Troszkę została już tylko jedna. Natomiast ci Blood Warriorzy odwrócili się i zaczęli zmierzać tu w moim kierunku, bo ja ciągle tutaj jeszcze miałem nieruszony duży klocek 20 Art Boysów, którego tutaj nie widać, ale ci Blood Warriorzy zmierzają w jego kierunku. Na mojego bossa na Maul Crusherze uderzył natomiast tutaj Demon Prince. And Demon Prince był po to tutaj tak naprawdę, żeby zabijać bohaterów. Miał Spear Off, kurczę, nie pamiętam, coś tam, w każdym razie to ma strasznie mordować bohaterów. Natomiast no, on mnie nie zamordował. Poszło mu strasznie słabo. Znaczy zadał mi tam ileś tam ran, 8 chyba, no ale generalnie mnie nie zabił, a to miał zrobić. I to tak naprawdę no, ten słaby rzut mnie uratował tutaj, bo no, ten, prawda, no generał mi się jeszcze by przydał. No tutaj oczywiście w dalszej części walki zamordowałem generalnie tych dwóch Bloodcrusherów. To już jest oczywiście następna tura, to już teraz, że tak powiem, płynnie będzie przechodziło jedno w drugie. Bloodthirster oczywiście tutaj wykończył moją świnkę, którego tam potarmosiła. Tu już w tym momencie dobrze widać, że on ma 8 ran, także jest dość dobrze potarmoszony, że tak to nazwę. No ale no, moja kawaleria, że tak powiem, przestała istnieć. Natomiast tutaj z pozytywnych wiadomości było to, że ten Demon Prince został absolutnie zatłuczony przez mojego Maula, bossa na Maul Crusherze. O ile pamiętam, też tu jeszcze wrzasnąłem jakieś ła i jakieś ataki tutaj sobie dodałem. Art Boys zaczęli się tu, prawda, wpychać w tych bohaterów. Tu byli ci priests, jakże oni się tam nazywają. W każdym razie byli nieprzyjemni, starali się ciągle zagotować krew w moich jednostkach, więc tu już jeden jest zabity, tu taka dziura widać w środku. Tu był tutaj jeden z bohaterów, natomiast no, tu już go nie ma. No i chłopaki dalej tam pajlowały do tych bohaterów. No tak jak mówię, bruci się akurat do tego nadają, żeby mordować takich trochę wysokoranowych typów, wysokoranowe jednostki, no i bohaterów też. Tu właśnie o tym mówiłem, tutaj jeszcze któryś z tych priestów zdołał, że tak powiem, zagotować krew w moim Maul Crusherze, który już ma 12 ran. Znaczy za zabicie tego bohatera Demon Prince'a, on w tym momencie miał bodajże 15, no ale jeszcze tylko 3 rany mu zostały. No i z kolei na tej flance przeciwnik, prawda, ci Blood Warriorzy razem z tym Bloodthirsterem zaczęli zmierzać w moim kierunku. Ale to tak naprawdę był koniec tej bitwy, bo skończył się czas. Rozegraliśmy, o ile dobrze pamiętam, 3 tury. No, odniosłem zwycięstwo dosyć, no był to decisive, ten, co mam tam ten duży victory, no bo wygrałem po prostu na punkty, ale też całkiem sporo rzeczy rozbiłem u przeciwnika, także to było dość duże zwycięstwo. Szczerze powiedziawszy, takiego zwycięstwa dawno nie odniosłem. No i tak, no i to była gra numer 1. Teraz opowiem wam o następnej grze, natomiast jakieś takie podsumowanie tego wszystkiego zawrę na końcu. A w grze numer 2 trafiłem na First Layers, tak jak to widać. No, była to dość osobliwa armia. Raz, że zawierała trochę pustych podstawek, które miały być Hearthguard Berserkers, tak się bodajże nazywają te typy. Dwa, że tak naprawdę na początek wystawiała tylko jeden klocek tychże właśnie Berserkerów. Tutaj na tym zdjęciu widzicie moje ustawienie na stole. No, mieliśmy się bić o obiektywie, jak to zawsze. Tutaj druga część mojej armii. No i tak, no i oczywiście wystawiłem się pierwszy, jako że mam armię jednodropową, no więc zacząłem, że tak powiem, grę. No i tak, pomyślałem sobie, no że cóż, no dawno nie grałem przeciwko tym typom, spróbuję ich ugryźć, czy się ich da. No, o ile rozumiem, reguły teraz mówią tak, że jeżeli są jakieś jednostki, które są niewystawione na stole, a mnie udałoby się zlikwidować ten klocuszek tych krasnoludków, no to generalnie wygrywam bitwę, bo przeciwnik, nie mając na stole, nie może wystawić kolejnych jednostek. No i pomyślałem sobie, zobaczę, jak to się je. Pamiętam, że to było bardzo twarde. Od tamtej pory stało się jeszcze twardsze, z tego co rozumiem, bo dostało 2 rany. No, ale pomyślałem sobie, no cóż. No więc teleportowałem tu moich chłopaków, rozstawiłem ich tak, jak widzicie, żeby byli
w tych właśnie 9 celach. No jak wiecie, znaczy jak wiecie, no szarża dla mnie nie stanowi żadnego problemu, jako że ci panowie w tym wydaniu z tymi batalionami mają jeszcze plus 4 do ruchu, plus 4 do szarży, przepraszam. Ruszać się nie mogą po teleporcie, no ale plus 4 do szarży na 9 powinno spokojnie się udać. No i jak widać, udało się, zaszarżowałem chłopaków. Niestety, natomiast wrzeszczenie łami nie wyszło za dobrze, żadne punkty mi nie wróciły. Chłopaki dostali tylko chyba 3 dodatkowe ataki. No i generalnie po tym, jak już te ataki wyprowadziłem, to zabiłem słownie jednego krasnoluda. To są panowie, którzy mają 2 ataki, czyli każdy z nich miał tych ataków 5 razy prawda, 20. No możecie sobie łatwo przeliczyć, ile tych ataków było. I zabiłem jednego krasnoluda i pół. Pół się nie liczy, bo oczywiście ten drugi nie padł, no ale miał jedną ranę. No i tak właśnie się skończyło moje agresywne granie. Przeciwnik natomiast wtedy uderzył w moich artboyzów. O, i zakończyło się to tak. Został jeden stojący artboy, no, który oczywiście chwilę później zakończył życie. W swojej turze ci Herbguard Berserkerzy zbliżyli się do mojego Lorda, jak widać tutaj. No i tu oczywiście wykopały się dodatkowe jednostki tychże krasnoludów. Uderzyły tutaj, to jest tak mniej więcej za tym moim bossem, którego przed chwilą widzieliście. Uderzyli tu na moich 10 artboyzów i tutaj wylazło z ziemi kolejnych tam ich 20 i uderzyło na obie moje formacje świnek. No i w turze szarż oczywiście ci, którzy przed chwilą bez zadyszki zmasakrowali moich artboyzów, uderzyli na mojego lorda i też również nawet, nie wiem, nie uroniwszy kropli potu, go po prostu zarąbali. No i w tym momencie podałem przeciwnikowi rękę i zakończyłem grę, bo nie miało to najmniejszego sensu. No bo, no cóż, możecie sobie wyobrazić, że skoro oni po prostu zmiatają wszystko na swojej drodze, co ja mam, więc no tam ta grupa obok by zabiła moich artboysów, tam by zginęły moje świnie, no ja już generalnie jestem pozbawiony Warlorda, no więc to był koniec gry. Żeby się nie denerwować i nie nudzić przez resztę tego czasu, oddałem tą grę i z punktu widzenia, że tak powiem, kontynuowania tego turnieju, była to jak najbardziej słuszna decyzja. Oczywiście parę więcej słów na temat tej bitwy i na temat tego, co tu zrobiłem, tak jak mówię, za chwilkę, jak, że tak powiem, rozpatrzymy grę trzecią i ostatnią, jaką stoczyłem na tym turnieju. A grę trzecią, żeby było zabawniej, zagrałem przeciwko Iron Jaffsom, prowadzonym przez Patrycjusza. Po prawdzie jego rozpiska wyglądała prawie identycznie jak moja. Różniła się tym, że on z braku brutów, bo artboyzów i tak proksował jakimiś innymi figurkami, no ale generalnie on uważa, że bruty nie nadają się do niczego. No ja się po części z tym zgadzam, ale ich mam i są ładni i ich wystawiam. On natomiast nie zamierzał ich wystawić. Oprócz tego jeszcze miał, o ile dobrze pamiętam, jednego ekstra Warlorda na piechotę, Megabossa i dodatkowego Fungoid Szamana, czyli mógł 2 razy przerzucać w poszukiwaniu zwróconych command pointów. No i cóż tu mogę powiedzieć o tej grze tak naprawdę. Po prawdzie Patrycjusz jest dużo lepszym graczem ode mnie i to jest prawda. Tutaj były to takiego swego rodzaju szachy, które już na początku, że tak powiem, źle się rozstawiłem, absolutnie źle. Miałem pierwszą turę, bo miałem mniej dropów, w związku z tym, że nie miałem tego drugiego fungoida, ale nie bardzo mogłem cokolwiek zrobić, no bo Patryc już się tak obstawił, że ja no, musiałbym uderzyć w jego jakieś screeny zupełnie bez sensu, więc tak jak tu widać na tym zdjęciu, to jest po moim ruchu już. Generalnie użyłem ten ruch po to, żeby te świnie tak rozprowadzić, żeby się z kolei samemu zabezpieczyć przed jego ruchem. To przez chwilę mi, że tak powiem, dało to, że no, Patrycjusz musiał zareagować na zaistniałą sytuację. No ale tak jak mówię,
No generalnie jest ode mnie lepszym graczem, także był w stanie, że tak powiem, się wybić z tego impasu spokojnie i zacząć mnie zaczepiać. I jak on to mówił, była to bitwa musztardowych Iron Jaffsów przeciwko cytrynowym. Iron Jaffsom chodzi o, że tak powiem, nasycenie żółtej barwy. Ja jestem tą musztardą. No tutaj widzicie, że teleportował mi tu paru chłopaków na bok, znaczy no to mają być jak bozi sproksowani, którzy uderzyli tu na moje świnki, inne świnki uderzyły na moje świnki. No i tak to się tak naprawdę toczyło. No muszę wam powiedzieć, że to była, no tak jak powiedziałem, były to swego rodzaju szachy, a no tak jak mówię, Patryk już jest ode mnie lepszym graczem, więc no całość skończyła się w sposób dość przewidywalny. Choć w sumie no, w pewnym momencie, znaczy miałem jeszcze szansę na kontratak, który przeprowadziłem dokładnie tutaj, udało mi się teleportować na tyły jego armii moich brutów, no którzy mieli tu pozamiatać, bo tu w centrum no, było mi, że tak powiem, ciężko i ciasno. Tak jak zresztą to widać. Ale no nie, no nie była to jeszcze, mimo to, że to generalnie no, inicjatywa w sensie, nie w sensie czysto growym, tylko w sensie całej tej rozgrzewki leżała po stronie Patrycjusza, nie było to stracone, że tak powiem, od razu. W przeciwieństwie do tej gry poprzedniej. Także starałem się to wyciągnąć i nawet to coś tam, że tak powiem, jakieś widoki były, no, tylko po tym właśnie jak bruty uderzyły tutaj na tych bohaterów i nie były w stanie zabić tego Warlorda. On dostał, tak jak widać, 6 ran, jednej mu brakowało, żeby umarł. Bruty mnie zawsze rozczarowują generalnie, no poza tą pierwszą grą, którą tutaj omawiałem, tam wyszło to całkiem nieźle. No tutaj też mogli, prawda, przerzucać wszystko i tak dalej, i tak dalej. No nie mieli dodatkowych ataków, no ale powinny te ich normalne były wystarczyć, żeby tego Warlorda ubić. No i nie udało się. Tutaj w środku to już tak naprawdę tylko starałem się powstrzymać te świnie, to już nie miałem za bardzo czym. To z kolei znowu teleportowali się dodatkowi ardłozi i zaczęli tłuc mojego Warlorda. Tutaj z kolei Mołkrasza zaatakowała moich brutów, którzy sobie nie poradzili wcześniej i wobec tego byli wystawieni, że tak powiem, no byli związani w walce i, no i byli wystawieni na właśnie kontratak tej niedokończonej, muszę zauważyć, Mołkraszy, no i poszło im bardzo, bardzo słabo. No tutaj jeszcze Patrycjusz starał się zamordować mojego szamana, który cudem przeżył, a tu widać ofiary, jakie mój mocno zbity Mołkrasza już wyrządził Arkboizom. No, Mołkrasza jest groźny generalnie. I tak naprawdę zakończyła się ta bitwa, no przegrałem ją, ale to była bardzo fajna bitwa, bardzo fajnie się ją grało, z Patrycjuszem się dobrze gra. Często nawet podpowiada, co by można było zrobić, żeby tak naprawdę było lepiej, więc bardzo cenię sobie granie z nim. No natomiast tak jak mówię, jest dużo lepszym graczem, gra dużo więcej, no więc przy moich błędach no generalnie przegrałem. No i tak generalnie wyglądał ten turniej, jeszcze powinienem teraz powiedzieć raz generalnie, postaram sobie to darować. No i teraz tak właśnie, tak jak mówiłem, wrzucę teraz trochę zdjęć z tych wszystkich lat, które gram już w Age of Sigmar, jako że gram od samosieńkiego początku. I możecie się przyjrzeć tym zdjęciom z bardzo różnych bitew. Natomiast no, chciałem, że tak powiem, parę słów powiedzieć na temat tego systemu, co o nim sądzę i jak mi się w niego generalnie gra. Okej, może najpierw parę słów na temat tych moich gier. Więc gra numer jeden, no niewątpliwie poszła po mojej myśli. Jest to taka, w pewnym sensie mogłaby to być taka pokazowa gra, jeśli chodzi o Iron Jars, jak nimi zagrać, żeby było dobrze. Oczywiście nie będę siebie aż tak poklepywał po ramieniu, że taki świetny jestem, bo prawda jest taka, że akurat przeciwnik w tym wypadku, że tak to nazwę, spasował. Oczywiście, no cóż, muszę też przyznać, że zagrałem całkiem nieźle, wyczekałem. I uderzyłem w dogodnym momencie. Bardzo często się zdarza, jeśli oglądacie, często nawet i moje, właśnie sprawozdania bitewne, że ludzie grający Iron Jaffsami polegają na Mołkraszy za bardzo, w sensie, że pchają ją zaraz gdzieś tam do przodu, żeby waliła, atakowała, ona ginie w pierwszej czy w drugiej turze, zostają bez generała, no i wtedy jest niefajnie generalnie, bo niewiele już można zrobić. No więc w tym względzie właśnie wyczekałem, uderzyłem, ale tak jak mówię, moja armia, która się składa, w której między innymi było tych 10 brutów, no bruci
Wszystko na to wskazuje, że nie są optymalną jednostką. Lepiej wystawiać Art Boysów, bo są tańsi i no i generalnie lepsi właśnie, jeśli chodzi o takie ogólne zastosowanie. No natomiast tu się trafiło, no ta wielka kupa tych Mighty Skull Crushers aż się prosiła o to, żeby te bruty ich sponiewierały. No a generalnie to, że ja miałem teleport i mogłem teoretycznie dowolną jednostkę rzucić w dowolne miejsce stołu, no dawało mi ogromną przewagę. Także tu od początku gry mój przeciwnik miał no miał gorzej generalnie i nie mówiąc już o tym, że wystawiłem się pierwszy, więc mogłem decydować, kto się rusza. No i to było widać po tym jego pierwszym ruchu, on to bardzo ostrożnie zrobił. No zrobił coś, musiał coś zrobić sensownego, no więc no chciał skorować punkty, no i bardzo słusznie. Ale już później cały, na dobrą sprawę, prawie cały pozostały przebieg gry był taki, że to on, że tak powiem, musiał reagować na moje ruchy. Ja go w jakimś tam sensie szachowałem, a on robił no to, co mógł. To co mógł generalnie, nie wiem czy dało się tu coś lepiej zrobić, ale prawda też jest taka, że miał sporego pecha tam na początku z Bloodthirsterem, który strasznie słabo wypadł przeciwko tym moim świniom, no i ten Demon Prince, który miał zamordować moją Mokraszę, a sam został zamordowany, no to pechowo, ale tak jak mówię, no, trafiła się armia, której taki ten wielki ofensywny człon, czyli jeszcze raz ci Skull Crushers, no byli idealnym celem dla moich brutów. No ale to właśnie pokazuje, że no, tutaj to jeszcze jest naprawdę bardzo słaba taka dysproporcja, w sensie, no, tak jak mówię, miałem przewagę, mogłem się teleportować i no, miałem generalnie ten oddział brutów, który nie tylko pasował, że tak powiem, do bicia tych Mighty Skull Crushers, bo i też rozważałem na początku, czy nie rzucić ich przeciwko temu Bloodthirsterowi, no ale Bloodthirster został tak trochę obity już zanim doszło do tego teleportu, że stwierdziłem, że on nie będzie już na tyle groźny. No i jak być może widzieliście, ciągle miałem jeszcze 20 bojzów. Więc to bardzo fajna gra, oczywiście mi się bardzo fajnie grało, przeciwnikowi trochę mniej na pewno fajnie. Choć myślę, że no nie był tak zdominowany, że prawda, no, tylko prawda turlał kości, żeby jakieś wyniki były i ściągał figurki. Fajna gra była. Choć no, wydaje mi się, że od początku miałem przewagę, w sensie, że akurat ta rozpiska i w ten sposób to, co mogłem z nią zrobić, miało przewagę nad tą moją armią. No druga gra. Druga gra pokazuje dla mnie bardzo wiele rzeczy, które dolegają tej grze, to znaczy w Age of Sigmar. Oczywiście ja zagrałem bardzo głupio i to nie ma nawet o czym mówić, bo był lepszy sposób, tych boysów mogłem teleportować na tyły tej, prawda, paczki krasnoludów i wymordować tych bohaterów. To by tam obniżyło chyba world save'a i takie tam jeszcze parę jakichś tam rzeczy pewnie miałby pod górkę. No generalnie to był akurat scenariusz, w którym skorowali bohaterowie, więc jakbym wymordował tych bohaterów, to mógłbym wygrać scenariusz de facto. Ale nie zmienia to tego, że no, to jest dla mnie jest karygodne, to jest słabość systemu, że mój błąd na samym początku gry tak naprawdę pokazuje, tak naprawdę skasował tą grę. Chociaż z drugiej strony ja nie wiem, czy to mój błąd. No, generalnie widzieliście, co te paczki krasnoludów robiły z moją armią. One po prostu kasowały. Skasowali Art Boysów, skasowali bossa, skasowaliby i te świnie, i te, tym bardziej tych 10 Art Boysów. Zostałoby mi 10 brutów. Tak na dobrą sprawę, na drugą turę. No więc to wybaczcie, bo tu nie mam zamiaru hejtować, ale no to jest naprawdę słabość zasad tej gry, że bardzo często, za często zdarza się, że jeden z przeciwników nie ma bardzo szybko po co grać. I to nie na takim poziomie też, prawda, że ja jestem, bo ja tam żaden ze mnie jakiś doświadczony generał za bardzo. No ale wiem od kolegów, którzy brali udział, prawda, tutaj w Polsce w różnych tam mistrzostwach, nazwijmy to umownie. I tam też się zdarzają gry typu, a ty masz to, a ja mam to, okej, to podajemy sobie ręce i wygrałeś. No więc to jest fatalne. Fatalne z tego względu, że tak powiem, jeżeli inwestujemy w jakąś grę, coś, przynajmniej oczywiście to jest z mojej opinii, bo to inni mogą do tego inaczej podchodzić. W każdym razie ja inwestuję czas i moje jakieś tam umiejętności malarskie w grę po to, żeby mieć jakiś taki zwrot, prawda? To jest inwestycja i ja chcę mieć zwrot z postaci radości z tego, że gram w tą grę i jest fajnie. No natomiast no, jak przychodzę i mam taką grę grać, no i w drugiej, pierwszej turze już nie mam po co grać,
no to, że tak powiem, ta inwestycja się zupełnie nie zwraca. Zupełnie się nie zwraca. Jak to powiedział jeden mój znajomy, że przestał właśnie grać w zupełnie inną grę, bo ludzie robili tak wyżyłowane rozpiski, on coś malował przez 3 miesiące fajnego, przychodził, wystawiał na stół, a to po 15 minutach wszystko mu schodziło i w pierwszej turze mógł zrezygnować z gry i zrezygnował z całego tego systemu. No i tu niestety muszę przyznać, że jest za często bardzo, bardzo podobny. Niektórym się to może podobać, nie mówię. Takie, prawda, jeden błąd i po tobie generalnie nie ma już. Znaczy nie mówię, że tak zawsze jest, bo oczywiście czasem można się, że tak powiem, jakoś wydźwignąć. Ale tak jak mówię, za często, jak dla mnie, jest to, że nie ma po prostu po co grać bardzo szybko, bo armie są zupełnie niezrównoważone. Tak jak mówię, no, często wykłada się armię na stół lub nie wykłada się, bo wiadomo, że nic się nie ugra. Natomiast trzecia gra pokazuje, że no, przy zrównoważonych zupełnie szansach, no niewątpliwie wygrywa ten, kto umie lepiej grać. To pokazało, tak jak już powtarzałem chyba 10 razy, że Patrycjusz gra lepiej ode mnie. No i nakopał mi, że tak powiem. I to była bardzo, bardzo, bardzo przyjemna gra mimo to, bo no było co grać. Wydawało się, że coś tam mogę się jeszcze wydźwignąć i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście nie udało się, ale było to bardzo przyjemne. Okej, okay, no to wystarczy teraz o tych trzech grach, że tak powiem, o paru rzeczach, których nie lubię, wejść w Sigmar. Teraz trochę bardziej ogólnie jeszcze parę słów, może ktoś mnie wysłucha. Więc tak jak mówiłem, powtórzę to jeszcze raz, mimo to, że przed chwilą o tym była mowa, że dużą boleczką dla mnie jest to, że zasady gry są słabe. Słabe w tym sensie, że inwestycja się nie zwraca w postaci radości z grania. Znaczy, dla mnie niewystarczająco. Jeżeli wybrać pod uwagę tylko ten aspekt gry, oczywiście, to niewystarczająco. To mnie bardzo boli. Drugą sprawą też jest, że ja mam wrażenie, i nie tylko ja, że twórcy tak naprawdę jakoś bez pomysłu tą grę pisali. Nie, testowanie tych zasad to chwilami jest jakaś kpina. Dla mnie takim naprawdę koronnym przykładem jest obecnie zasada Holy Within, która dla mnie jest takim kretynizmem. Znaczy nie sama zasada, tylko to, skąd ona się tak naprawdę wzięła. Wzięła się ona stąd, że ktoś nie przemyślał na początku tego, jak te jednostki się mają ruszać po 30, 10, 20 czy ilu tam chłopa przesuwające się, co doprowadziło tam w którejś tam edycji, znaczy w edycji w sensie tam za czasów General Handbook ileś tam 2017 czy 2018 jeszcze, prawda, do tych niesławnych wężyków ustawianych na stołach przez wszystkich, żeby tylko jeden ludzik był w zasięgu, później wężyk 30 i na końcu dziesiątka stojąca gdzieś tam. No wyglądało to kretyńsko i tragicznie. No a właśnie nikt nie wpadł na to, że tak będzie i później dosztukowali to Holy Within, czyli zasada, że teraz, żeby coś tam działało, jakaś aura buffująca, to cały oddział musi być w zasięgu. Jest to absolutnie kretyńskie. Znaczy kretyńskie, tak jak mówię, ja rozumiem, dlaczego ta zasada powstała i co dobrze, że ona powstała, tylko ktoś mógł się nad tym zastanowić od początku i są naprawdę gry, które załatwiają to elegancko i bez żadnego problemu. No, nie będę wymieniał tu nazw innych systemów, ale jest system, w którym też generalnie chłopki się ruszają takimi kubkami, że tak powiem. I jest to załatwione bardzo elegancko. Porusza się pierwszego chłopka z tegoż oddziału, po czym reszta chłopków ma skończyć w jakiejś tam odległości od tego chłopka. I nie ma rozwlekania wtedy na jedna zasada i nie trzeba wtedy dopisywać żadnego Holy Within, albo mówić, że nie może być wężyków, albo jakieś tam inne bzdury. Generalnie. I oczywiście takich rzeczy jest więcej. No, ten system teraz zaczyna jakoś tak dojrzewać, no ale właśnie posiada takie zasady Holy Within, które są taką protezą nieładną i takie są naprawdę mało, mało eleganckie. No i to mnie też bardzo razi. I teraz chyba najgorsza dla mnie rzecz to jest, nazwę to, korporacyjność Games Workshop. Korporacyjność taka, która mi się czasem jawi jak na filmach z kanału YouTube Angry Joe, jeśli wiecie, o czym mówię. Znaczy, ja mam wrażenie, że Games Workshop cały czas chce mnie oskubać.
To znaczy, nie zrozummy się źle, wszystkie firmy, które sprzedają figurki, chcą, żebym ich kupował coraz więcej. I oczywiście widać to też w innych firmach, które produkują duże takie, że tak powiem, figurki z masowymi Litwami, gdzie dużo tych figurek jest, że prawda też, no, chcą, wynajdują sposoby, żeby tych figurek sprzedać więcej. Ale natomiast w przypadku Games Workshop jest to moim zdaniem okrutnie i okropnie widoczne. Oczywiście w mojej opinii, jeżeli tego ktoś nie widzi i mu to nie przeszkadza, to tym lepiej dla niego. Ale ja, i zresztą tu akurat wiem, że zgadzają się ze mną ludzie też, którzy jednak są, że tak powiem, nie obrażają absolutnie nikogo, fanboyami Games Workshop, że te reguły są pisane pod sprzedaż. Bardzo często one mogły być lepsze, natomiast pewne rzeczy są w nich zawarte po to, żeby sprzedawać wiadra figurek. To mnie strasznie denerwuje i też mi się wydaje dodatkowo, że wszystkie te rzeczy, które być może, znaczy to jest taka oczywiście moja teoria spiskowa, ale cała masa rzeczy, która nam się wydaje, że oni właśnie robią, bo testing nie wyszedł, bo coś tam starają się ustawić, to tak właśnie wcale do końca nie jest, tylko to też jest zrobione, żeby, że tak powiem, trzymać klienta przy sobie, sprzedawać całe masy figurek. Tak jest, tak mam wrażenie, jest z tą całą metą, prawda, że niektórzy w tym sezonie mamy armię, są takie najsilniejsze, a w przyszłym będą takie. I to powoduje, że gracze, którzy chcą być na szczycie i wygrywać generalnie, i tu nie mam nic złego na myśli, jeżeli to was cieszy, to jest to ok. Po prostu będą kupowali następne armie, bo chcą, żeby to, czym oni grają, było najlepsze. No więc jeżeli coś nie gra, to zaczynają zbierać następną armię. A jak zaczynają zbierać następną armię do tego systemu, no to nie mają czasu kupować armii do innych systemów. No, to oczywiście taka moja teoria spiskowa. Ja generalnie, że tak powiem, odmawiam, jak wiecie, tego typu. Chodzi tak, no odmawiam, nie odmawiam, na dobrą sprawę mam 3 armie do Age of Sigmar. Ale jak mam kupować, ale nie podążam za metą. Nie? Oczywiście też znam graczy, znam, mogę powiedzieć, że znam. Jak z nimi zagrałem, to chyba tak mogę powiedzieć, że którzy oczywiście trudnią się tam jakąś jedną armią, prawda, i chcą ją doskonalić do bólu w Age of Sigmar i są w tym naprawdę dobrzy. I tu moje szczere oczywiście gratulacje. No natomiast mnie to strasznie dręczy, zamiast kupić 10 armię do Age of Sigmar, wolę sobie zdecydowanie kupić i zagrać w inne systemy. I tu słuchajcie, naprawdę wszystkim Games Workshopowcom polecam pogranie w coś innego pożyczonymi figurkami. Nie dlatego, że macie dojść do wniosku, że to jest paskudna gra i nie chcecie grać więcej w Games Workshop, tylko to po prostu otwiera głowę, a może znajdziecie coś fajnego, co wam się będzie podobało. No dobra, to pohejtowałem trochę na grę, właściwie to mam nadzieję, że nikt tego nie odbiera jako hejt, mam nadzieję, że odbiera się to jako konstruktywną krytykę, natomiast teraz to, co lubię w tej grze i tak naprawdę to, co powoduje, że ciągle w nią gram i zapewne grał będę. No więc tak, jeśli chodzi o Age of Sigmar, to co najbardziej lubię, to jest masa klimatu i to nawet nie wynikająca ta z Fluffu, którym się obecnie nie bardzo interesuję, muszę przyznać. Jak nie mogę się przekonać, żeby czytać o tych jakichś światach. Chyba nie przepadam za tym i, znaczy chyba, na 100% wolałem Old World i prawda, ten taki quasi-historyczny świat, to mi się jakoś tak dużo bardziej podobało. A tu jakoś nie mogę się zainteresować tą jakąś wieloświatowością i innymi takimi rzeczami. W sensie Fluffu, ale nie zmienia tego, że armie same w sobie, nieważne jakie są tam do nich historie dopisane i sama rozgrywka kreuje dla mnie absolutnie fantastyczny klimat. To już chyba mówiłem o tym, jak wyszli Gloomspite Geats, obecne gobliny, czy jak ich tam zwał. Zastanawiałem się, kupić, nie kupić, zbierać następną armię, znaczy następną. No już miałem tam sporo goblinów, no ale powiedzmy, czy dokupywać jakieś tam rzeczy, kupić podręcznik. Już w pewnym momencie byłem przekonany, że nie będę, bo ile tego można. A później to było jeszcze na etapie, jak ta gra była, prawda, tylko tam pokazywana, ten nowy Battletoads był tylko pokazywany i w pewnym momencie pokazano, jak podjąłem decyzję już, że nie kupuję, pokazano, jak to będzie z tym księżycem, który się porusza nad stołem, przesuwa, ma fazy i oświetla i te gobliny w świetle tego księżyca walczą lepiej i mają tam jakieś różne sniki, triki. No, urzekło mnie to absolutnie natychmiast, stwierdziłem, że są fantastyczne. I to nieważne jest dla mnie, czy to jest jakiś taki mocny generalnie rzecz, na której można polegać w sensie rozgrywek na stole, no mnie się to absolutnie strasznie podoba. No i wtedy stwierdziłem, że gromadzę te gobliny. I to jest zabawne też w tym sensie, że gra ma masę klimatu i nadawałaby się do takiego właśnie niekoniecznie wyżyłowanego grania. Niestety, no, nie wiem, czy we wszystkich miastach, czy to tak wszędzie na świecie jest, no,
u mnie w Krakowie nie bardzo mogę znaleźć jakieś takie większe środowisko, żeby grać, że tak powiem, pod klimat tej gry i coś kombinować. No, niestety jest tendencja, no niestety dla mnie oczywiście, do żyłowania rozpisek i no i cóż, grania podstawkami przysłowiowo. No ale w każdym razie to jest też, polecam klimat w tym sensie, że jest to naprawdę fantastyczne w porównaniu do tam innej takiej pewnej gry fantasy, w którą też gram, no to nie ma porównania po prostu, jeśli chodzi o klimaty w każdym razie. Trzeba też uczciwie przyznać, że no, takie zbalansowanie totalne gry, szczególnie takiej fantasy, gdzie te naprawdę rasy, te armie różnią się między sobą, jest tak naprawdę niewykonalne. Niewykonalne i w żadnym systemie fantasy myślę, że nie ma jakiegoś doskonałego balansu. No jednak w Age of Sigmar jest bardzo dużo niebalansu, jeśli tak mogę powiedzieć, choć faktycznie twórcy starają się to chyba w jakimś tam sensie balansować, w jakimś tam sensie, bo to tak jak już mówiłem, myślę, że to tak naprawdę oni specjalnie tego nie robią. No ale w każdym razie, sama rozgrywka potrafi być naprawdę fantastyczna, te wszystkie, prawda, zazębiające się umiejętności, jak się uda podpalać, jest kupa frajdy z tej gry. I dlatego też bardzo, bardzo lubię w nią grać z tego też powodu. No i oczywiście ostatni, znaczy może nie ostatni, bo jeszcze pewnie mógłbym wymieniać, ale już ględzę dość długo, to chyba będzie najdłuższy mój filmik. Oczywiście figurki. No figurki są przepiękne, ciężko się nimi nie zachwycać tak naprawdę, jeśli chodzi o fantasy. Nie wszystkie rzeczy oczywiście mi się podobają. Niektóra stylistyka mi się nie podoba, niektóre figurki do armii, które generalnie mi się podobają, to mi się nie podobają. No ale co tu dużo powiedzieć, Game Workshop ma przepiękne figurki, jeśli chodzi o to, co robi, bo nie uważam, że robi najpiękniejsze figurki. W sensie, że te ich fantasy theme, który oni utrzymują, no niewątpliwie no nikt masowo przynajmniej nie robi tak pięknych figurek jak oni. No i z tego powodu też warto grać w tą grę, żeby, że tak powiem, chłonąć tą estetykę, która jest piękna. No z tym, że no właśnie tutaj jeszcze trzeba chcieć tą estetykę chłonąć, bo granie na byle jakich stołach i podstawkami generalnie no, zabija część tej gry dla mnie. Czasami żałuję, że Games Workshop się złamał i prawda, napisał te wszystkie General's Handbook i wydał te punkty inne tam. Mnie się tam całkiem dobrze grało, jak były punkty, prawda, tam pisane przez, no tam w każdym razie, przez tam jakąś scenę gry, zanim Games Workshop oficjalne punkty do tego zrobił. No i słuchajcie, to tak naprawdę tyle. Mam nadzieję, że przynajmniej poglądaliście sobie zdjęcia z moich bitw z dawnych lat i może mnie wysłuchaliście. Jeżeli uważacie inaczej, czy macie jakieś inne, że tak powiem, spostrzeżenia na temat Age of Sigmar, bardzo chętnie podyskutuję, także jak najbardziej jestem chętny odpowiadać na komentarze. No a w tym wydaniu to już wszystko. Następnym razem zapewne ustosunkuję się do jakiegoś innego systemu. Także bardzo dzięki, trzymajcie się i do następnego razu. Hej!